Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie z serii o podatkach i prawie podatkowym dotyczy ordynacji podatkowej, a dokładnie przepisów o kontroli podatkowej. W zeszłym roku zostaliśmy zaszokowani informacją, że do Sejmu skierowano projekt ustawy w ogóle likwidujący kontrolę podatkową. One zresztą, co było też ważne, od co najmniej w zasadzie od prawie od 9 lat ilość kontroli podatkowych spada. Są w zasadzie, ostatni rok to było kilkanaście tysięcy, a bywało, że owych kontroli wykonywano dziesiątki tysięcy, a nawet więcej. Czyli aktywność kontrolna organów podatkowych, bo to kontrolę podatkową wykonują naczelnicy urzędów skarbowych, zwłaszcza w związku ze złożonymi deklaracjami, tam gdzie one jeszcze są, ale nie tylko. Deklaracje są, lub brak złożenia deklaracji jest najczęściej bywał pretekstem do przeprowadzenia kontroli podatkowej, której sensem było stwierdzenie, czy podatnik lub płatnik prawidłowo wykonywał swoje obowiązki, czy prawidłowo deklarował podstawę opodatkowania, podatek należny, kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrotu podatku albo nadpłaty. I formułowano to w postaci protokołu z kontroli, do którego można było wnieść zastrzeżenia. Co bardzo ważne, to nie były do kontroli podatku, to nie było postępowanie jurysdykcyjne, nie jest. I co najważniejsze, kontrola podatkowa zmierzała do zachęcenia podatnika do złożenia lub płatnika korekty deklaracji. Ta korekta deklaracji, co jest bardzo ważne, to jest jeden z fenomenów. Korekty deklaracji dają praktycznie prawie 100% ściągalność, to znaczy podatnik, który składa korektę deklaracji, najczęściej reguluje w całości wraz z odsetkami zaległości podatkowe. Może czasami są to rozłożone na raty, ale co do zasady reguluje, to ściągalność jest najwyższa, to potwierdzają dane empiryczne. I te korekty dają osobom odpowiedzialnym pewien bardzo ważny przywilej. Przywilej niekaralności karnoskarbowej, o którym zresztą swego czasu mieliśmy okazję mówić. Zresztą, ale dzisiaj nie jest to najważniejsze. Najważniejsze, że te dane są nie do końca reprezentatywne, ale z takich danych na próbkach reprezentatywnych można było wyciągnąć, podsumować, że wyciągnąć wniosek, że około 1/3 kontroli kończyła się korektą deklaracji. Bardzo wysoki współczynnik. Niezależnie, to jest średnia, oczywiście średnia na próbkach, mam nadzieję, właśnie reprezentatywnych, ale oficjalne dane też są podobne. Czyli efektywność fiskalna kontroli jest unikatowa. Nie trzeba przeprowadzać postępowania, wydawać decyzji, toczyć bardzo kosztownych, w każdym tego słowa znaczenia, sporów. I poza tym podatnik korygujący w zasadzie musi się trzymać ustaleń protokołu, czyli można powiedzieć, jak się ze mną zgadzasz, mówi organ podatkowy, to skoryguj się. Skoryguj się, jak zapłacisz, nie wszczynamy postępowania podatkowego, masz przywilej niekaralności, jeżeli oczywiście pod warunkiem, jak już wspomniałem, że zapłacisz zaległość wraz z odsetkami. No i nastąpiła jakaś dziwaczna atrofia tej działalności. Zaczęto opowiadać jakieś takie kompletne nonsensy, że to w ogóle jest niepotrzebne. Zresztą brak aktywności potwierdzał jakiś stan atrofii naszego państwa, które pozbywało się najbardziej efektywnego instrumentu zwiększenia
efektywności fiskalnej systemów podatkowych. No i potem się pojawiły już nawet wypowiedzi, a potem projekt ustawy w zeszłym roku, który zlikwidował kontrolę podatkową. Uzasadniano to w sposób taki orwellowski, że podatnikom wystarczy wystarczy zintensyfikować czynności sprawdzające i podatnicy sami będą składać korekty deklaracji, znaczy nie wiadomo, co będą robić, ale że ustalenie stanu faktycznego nie jest potrzebne, bo kontrola służy ustaleniu stanu faktycznego. Tam oczywiście opowiadano takie dymdymały pod tytułem, że tam jakieś JPK-i to wszystko zastąpią, organy wszystko wiedzą, no to wszystko jakieś, ja wiemy, ten bełkot jest przycichł po katastrofie zeszłego roku, bo jak przypomnę, w zeszłym roku katastrofa podatku od towarów i usług i te 219 miliardów zwróconych pieniędzy na podstawie ponad 1,5 miliona deklaracji, deklaracji zwrotowych i powszechne stosowanie tego jak JPK-u już od lat, okazało się, że nie ma żadnego znaczenia, bo odmówić zwrotu można wtedy, kiedy ma się dowody, a te dowody się nie uzyska w związku z jakimś JPK-iem, ani żadnymi bzdurnymi instrumentami informatycznymi, tylko trzeba mieć dowody, że na przykład podatnik nie nabył towaru, mimo że wykazał w deklaracji fakturę. A to można te dowody zdobyć tylko albo w toku czynności postępowania podatkowego, a przede wszystkim w formie kontroli. W przypadku czynności sprawdzających nie uzgromadzi się żadnego dowodu co do stanu faktycznego, ponieważ te dowody można tylko zabezpieczyć w postępowaniu, które pozwala zabezpieczyć dowody. To jest oczywiste, natomiast to, co było w zeszłym roku, to był ten fatalny projekt. Ja staram się, już od lat to jest wiadomo, ja staram się pisać do władzy, żeby przy takich zupełnie, już musi robić rzeczy głupie, to niekoniecznie aż takim podstawowym zakresie. I potem się okazało, że ten projekt wycofano z Sejmu, nie został uchwalony. I co bardzo ważne, okazało się, że władza zmieniła zdanie. Dowiedzieliśmy się, że jednak kontrola podatkowa nie zostanie zlikwidowana. To nawet w jakiejś konferencji prasowej powiedział jakiś bardzo, bardzo ważny urzędnik wysoki Ministerstwa Finansów, czyli udało się przekonać, żeby prawa podatkowego nie psuć w sposób bezmyślny. Bo ja rozumiem, że można je popsuć, popełniając błąd, mając niedostateczną wiedzę, zastosować błędne rozwiązanie, które z nim rozwiązania się, jak każdy instrument prawny, starzeją, zwłaszcza w podatkach. W związku z tym można prawo z biegiem czasu, co jest bardzo ważne, przepis prawa się dezaktualizuje i on wymaga poprawy, zwłaszcza ten przepis szczególny, który dotyczy materialnego prawa podatkowego. Natomiast nie należy bezmyślnie psuć ustawy, psuć prawa, pozbawiając władzy możliwości udowodnienia działania niezgodnego z prawem, bez zastosowania procedur jurysdykcyjnych, w ciągu których, przypomnę, już korekty deklaracji złożyć się nie da. Więc konkluzja z dzisiejszego spotkania jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Kontrola podatkowa pozostaje. Dostrzeżono, zresztą ten rok też jest fatalny, pewnie jeszcze będzie gorszy niż zeszły, jeśli chodzi o efektywność fiskalną, po prostu dochody budżetowe nigdy nie zostaną wykonane. Deficyt będzie większy niż był planowany. O wielkości luki podatkowej w tym roku, a zwłaszcza luki w podatku od towarów i usług, jeszcze się nie mówi, ale prawdopodobnie może być jeszcze większa niż w roku zeszłym. A w zeszłym roku według tej metodologii oficjalnej wynosiła prawie 16%. Więc można powiedzieć najprościej, rządzący wycofują się z bezsensownych pomysłów, tak jak się wycofali
przynajmniej na pewien czas, oby na zawsze, bez sensu faktor ustrukturyzowanych, tak samo wycofują się z koncepcji likwidacji kontroli podatkowych. No, miejmy nadzieję tylko, że ta refleksja jest trwała, że nie znowuż pojawi się jakiś przysłowiowy Andersen, który będzie tam kluczył i psuł, bo przecież to jest jakieś w ogóle dziwne, nikt nas nie wie, skąd się biorą te przepisy, stąd te absurdy się biorą, kto jest w ogóle autorem, bo przecież w żadnych programach politycznych partii rządzących kiedykolwiek tego rodzaju pomysłów, tych głupich, nigdy nie było. Znaczy, były realizowane, ale przecież nikt nas nie głosował za absurdem na przykład demontażu chociażby właśnie podatku od towarów i usług, ale jego dość skutecznie demontowano. Więc na razie mamy 2-0 w tym roku. Udało się odsunąć w czasie tą katastrofę, pod tytułem faktury ustrukturyzowane, ale także udało się przekonać rządzących, że nie należy likwidować kontroli podatkowej, bo to jest w interesie i podatników, i interesie publicznym. Podatnicy mają dzięki temu możliwość korekty i uniknięcia, legalnego uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej, a budżet ma ekstra pieniądze, które mu się należą i są w istocie dobrowolnie wpłacane przez obywatela. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie sugestie. To druga dobra informacja w tym roku. Pozdrawiam, do widzenia.